Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, witam, Maciej Noskowicz i zapraszam na rozmowę na 96FM. Oczywiście witamy na 96FM w Index TV i w naszych mediach społecznościowych. Dzisiaj Państwa i moim gościem Joanna Zielińska, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam. Chciałem porozmawiać o OPZL-u, ale punktem wyjścia niech będzie jutrzejsza konferencja, kongres, który organizujecie Państwo wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Wyzwania współczesnego HR-u. Co to tak naprawdę znaczy? Jakie są te wyzwania? Tak od ogólnego pytania chciałbym zacząć. No, jest to dobre pytanie w kontekście czasów, jakie obecnie, w jakich żyjemy i funkcjonujemy, czyli bardzo dynamicznych i zmiennych. Tych wyzwań jest naprawdę całkiem sporo. Więc jeżeli chodzi o obszar HR-u, na pewno takim jednym z kluczowych jest właśnie zarządzanie zmianą, czyli to nasze otoczenie społeczno-gospodarcze, bardzo zmienne, bardzo dynamiczne, postpandemiczny czas, który mamy, inflacja, wzrost kosztów jakby obsługi, funkcjonowania w ogóle biznesu i firm w kontekście podwyżek cen prądu, gazu, ale też wzrost płacy minimalnej. To wszystko powoduje, że przedsiębiorcy mają nie lada wyzwanie, żeby te obszary spiąć i, no i gdzieś tam to firmę próbować poukładać, pomimo właśnie tak, no, tak dynamicznych zmian. Więc to jest, wydaje mi się, że jeden z takich kluczowych wyzwań w obszarze HR-u, z którym przedsiębiorcy muszą sobie radzić, ale na pewno też demografia i ten tak zwany brak rąk do pracy, to też my jako organizacja pracodawców Ziemi Lubuskiej słyszymy zewsząd, z różnych branż, z różnej kategorii przedsiębiorców, czy to mikro, czy większych, czy dużych, że po prostu tych wykwalifikowanych ludzi brakuje, czyli właśnie z jednej strony wykwalifikowanych czy tak zwanych specjalistów, a z drugiej strony też brakuje tych, no tak nazwijmy to, podstawowych pracowników, na przykład produkcyjnych. Chciałem zapytać, bo Pani wspomniała o kwestii związanej z sytuacją postpandemiczną. Na ile ona ma wpływ na to, co się dzieje dzisiaj na rynku? Czy w dalszym ciągu możemy mówić o tym, że ta pandemia ma wpływ? Duży, bardzo duży? A może już niekoniecznie? Na pewno ma wpływ pod względem trendów, które jakby przywołała, czyli chociażby pracę zdalną, zdalną, hybrydową. Ona już zostanie z nami chyba dokładnie zawsze. Tak, a jeszcze niedawno, no nie, jakby niewyobrażalnym było dla przedsiębiorców, żeby powiedzmy 100% załogi pracowało zdalnie. A teraz słyszę od przedsiębiorców, na przykład jeden z prezesów zarządzający firmą około 15-osobową, przeszedł w 100% na pracę zdalną, nie ma w ogóle biura. No i mówi, że da się i świetnie sobie w ten sposób radzi, więc wydaje mi się, że ten postpandemiczny czas spowodował, że te tak zwane nowe trendy, my już ich nie traktujemy jako nowe, tylko jako powiedzmy naszą teraźniejszość, ale one na pewno są wynikiem właśnie tej tak zwanej, no nie tak zwanej, no tej naszej pandemii. Jak sobie radzić z demografią, a właściwie z problemami związanymi z demografią, to o czym Pani wspomniała, to jest też jedno z takich bardzo ogólnych pytań. Różne są narzędzia, aby aktywizować i rynek pracy, i pracodawców, i przyszłych pracowników. Natomiast czy dzisiaj to się da zrobić na krótką metę, czy na demografię i na problemy demograficzne należy patrzeć w bardzo szerokiej perspektywie? Na pewno należy patrzeć w bardzo szerokiej perspektywie. Dane, które podaje nam Urząd Statystyczny, są no naprawdę zatrważające. Nie chodzi o to, żeby siać tutaj jakiś ferment i niepokój, ale te tendencje malejącej demografii są, no, są bardzo istotne i w bardzo dużej mierze. I patrząc też na obecne trendy, jakie mamy, czyli jednak tą dzietność, która też jest niska, no nie oszukujmy się, że to się nie odwróci, więc ludzie młodzi albo decydują się na jedno dziecko, albo w ogóle też nie chcą mieć dzieci, a to wszystko ma wpływ oczywiście na demografię, no i tym samym na to społeczno-gospodarcze otoczenie, w którym my żyjemy i funkcjonujemy, więc patrząc dalekosiężnie, no różne są pomysły, na przykład większej aktywizacji osób starszych, w ogóle zaangażowania tych osób starszych, chociażby w rynek pracy, w różnej formie. Nie chodzi o to, żeby teraz mieli oni wykonywać taką pracę na 100%, ale na przykład mogliby być takimi mentorami dla ludzi młodych, patrząc na ich doświadczenie. Myślę, że w Polsce jest to w zbyt małej mierze wykorzystywane. Na pewno też wpływ ludzi z zewnątrz, czyli tych tak zwanych imigrantów, no tutaj Ukraina bardzo pozytywnie powiedzmy zapełniła tą lukę w zakresie kadry, ale to też widzimy, że przy tych tendencjach spadającej demografii
może się okazać i okazuje się niewystarczające, więc tych wyzwań jest całkiem sporo i to z jednej strony chodzi o brak wykwalifikowanej kadry w firmach. Pracodawcy na przykład próbują sobie radzić w ten sposób, że większy nacisk kładą na doszkalanie czy na podnoszenie kompetencji obecnej załogi, no a z drugiej strony w ogóle nas jest po prostu coraz mniej. Pytanie odnośnie jutrzejszej konferencji. Takie szczegółowe, kto może się pojawić? Gdzie i o której godzinie? Takie organizacyjne kwestie? Jutro, 13 czerwca o godzinie 11.30 zaczynamy w hotelu Grape Town. Akurat, żeby wziąć udział w konferencji, należało dokonać zgłoszenia poprzez odpowiedni link, więc rekrutacja już jest zamknięta, ale na pewno też będziemy informację zwrotną jakby po konferencji zamieszczać, także tutaj zachęcamy do zapoznania się. Zapowiada się bardzo ciekawie, gdyż z uwagi na organizatora, Wojewódzki Urząd Pracy i nas, OPZL jako współorganizatora, mamy szeroki wachlarz odbiorców, czyli jest to nie tylko biznes i przedsiębiorcy, ale są to też instytucje otoczenia biznesu, również samorząd, agencje zatrudnienia, więc celem tej konferencji jest właśnie integracja tego środowiska, tego całego społecznego otoczenia, wyciągnięcie wniosków z tych współczesnych zmian w HR-ze, jakie mają miejsce z tych trendów, no i stworzenie takiej przestrzeni do wymiany tych relacji, nawiązywania kontaktów biznesowych. Więc agenda zapowiada się bardzo ciekawie. Poruszymy tam podczas jutrzejszego wydarzenia chociażby aspekt lazy gear. Jest to taki nowy trend, który mówi o sile lenistwa. Dla mnie osobiście, ja się nie wiem dlaczego lazy girl, bo to też boy się tyczy na zasadzie mężczyzny, ale pewnie no, po prostu tylko nazwa, więc tutaj ekspertka w tym obszarze zaprezentuje nam ten temat, ale jest to bardzo ciekawe, dlatego że wbrew pozorom on nie dotyczy tylko ludzi młodych, którzy jakby z definicji no nie chcą pracować tak jak ich rodzice, chcą żyć przyjemniej, po prostu jakby praca, nie chcą, żeby praca stanowiła sens ich życia, więc ten trend lazy gear powoduje, że ich podejście do pracy, co też widzimy po takich ludziach młodych, jest zupełnie inny niż nasze podejście, ale on też dotyczy ludzi starszych, którzy po prostu jakby żyjąc w tym pędzie i w tej pogoni, co każdy z nas dobrze wie, jak to ciężko pogodzić ten biznes, życie rodzinne i jak po prostu ile wyzwań też każdy z nas jakby przez to posiada. Ludzie zaczynają większą jakby wagę przywiązywać właśnie do tego work-life balance, czyli nie chcą na przykład przyjmować awansów na stanowiska kierownicze, na osoby jako osoby zarządzające, wolą po prostu mieć ten tak zwany święty spokój. Sporo tych wątków a propos jutrzejszej konferencji. Stawiamy kropkę na antenie. Joanna Zielińska, dyrektorka biura OPZL-u, naszym gościem, ale jeszcze będziemy rozmawiać w mediach społecznościowych. Proszę być z nami. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w kontekście tego, co dotyczy pracowników, co najbardziej, najistotniejsze z punktu widzenia pracowników i pracodawców dzisiaj w kontekście Ziemi Lubuskiej, co by pani wymieniła? Ja wiem, że nie mamy czasu, żeby tutaj wchodzić bardzo mocno w szczegóły, ale tak na bazie tych kilku zdań, co jest dzisiaj takim największym wyzwaniem i fundamentem, jeżeli chodzi o pracodawców i Ziemię Lubuską? Myślę, że te elementy, o których już na początku wspomnieliśmy, czyli te wyzwania w obszarze HR-u, to nie tylko dotyczą HR-u, ale to powiedzmy są takie globalne i tym samym dla nas lokalne wyzwania dla biznesu, czyli jak funkcjonować, jak niektórzy nawet się zastanawiają, jak po prostu przetrwać w tym bardzo zmiennym, dynamicznym świecie, który jest bardzo niepewny i okazuje się, że przygotowywanie pewnego rodzaju strategii, planów no musi być jakby sporządzone na bardzo krótki okres czasu, gdyż dynamika tych zmian jest tak duża, że za chwilę okazuje się, że okoliczności pojawiają się takie, które no powiedzmy musimy ten plan znowu dostosować, więc ta niepewność na pewno jest mocno odczuwalna no właściwie w każdej branży. Czy Ziemia Lubuska ma swoją odrębność, specyfikę? No wiadomo, region przygraniczny, ale z drugiej strony mały, konkurencyjne, bardzo mocne ośrodki, również z punktu widzenia pracodawców typu Poznań, Wrocław. Jakie to ma znaczenie dzisiaj? Myślę, że nasz region, nasza Ziemia Lubuska stanowi pewnego rodzaju potencjał, który powinniśmy lepiej wykorzystywać z uwagi chociażby na nasze geopołożenie, czyli blisko
bliskość granicy niemieckiej. Mamy wbrew pozorom bardzo, bardzo dobre położenie, aby z tego czerpać w różny sposób. I wydaje mi się, że no, oczywiście dość mocno odstajemy w różnych statystykach pod różnym kątem w stosunku do chociażby ościennych województw, czy to Wielkopolski, czy Dolnośląskiego, które też drenuje nasze województwo. No i tym samym dla mnie jest to właśnie szansa na wykorzystanie tego naszego obszaru w pewien sposób jakby takiego zrównoważonego rozwoju, a nie uciekanie z tego regionu, no bo to też jest jakby dla niektórych no, powód, żeby jednak opuszczać to nasze województwo i to też się dzieje. A jakie pani zauważa tendencje a propos właśnie tego, co pani poruszyła? Czy pracodawcy i ogólnie społeczeństwo chce uciekać? Czy ziemia lubuska jest modna? Trendy, na pewno, jeżeli chodzi o rynek pracy? Na pewno ludzie młodzi chcą uciekać i to pokazuje też dane studentów kończących Uniwersytet Zielonogórski, którzy no jednak w znacznej mierze opuszczają tutaj nasz region. Przegrywamy właśnie z takimi ośrodkami, które no wygrywają w kontekście też nie tylko warunków pracy i płacy, ale w ogóle życia, warunków do życia, może w ten sposób. Więc pozostaje pytanie, co zrobić, żeby tak nie było i żeby próbować to odwrócić, bo tak jak powiedziałam na początku, wydaje mi się, że wbrew pozorom mamy ten potencjał, aby go wykorzystać, więc powinniśmy tutaj wszyscy jako nasze otoczenie społeczno-gospodarcze w różnym aspekcie, my jesteśmy organizacją pracodawców, ale są inne różne instytucje, urzędy, które powinny właśnie tutaj zewrzeć szyki no i zrobić coś, aby ten nasz region uatrakcyjnić. Na przykład moim zdaniem naszą przewagą jest właśnie posiadanie dwóch ośrodków, czyli Zielonej Góry i Gorzowa. Ostatnio usłyszałam takie pytanie, że Gorzów goni Zieloną Górę pod względem wynagrodzeń. No ale można zadać pytanie i co z tego? W chwili obecnej nie mamy nawet wpisanego meldunku w dowodzie, więc jeżeli ktoś chce pracować w Gorzowie, to i tak przeprowadzi się tam, czy będzie mieszkał. Więc zamiast rywalizować, no w tych czasach uważam, że więcej osiągniemy poprzez współpracę, więc patrząc na inne regiony Polski, no to jesteśmy takim, powiedzmy, wyjątkiem, że mamy takie dość dwa duże ośrodki w naszym województwie i z tego być może można by było zrobić pewnego rodzaju przewagę. Nie jest to przekleństwo, bardziej siła, rozumiem, tak? Myślę, że lepiej by było w tą stronę pójść właśnie takiej współpracy i stworzenia takich dwóch ośrodków silnych, które napędzają ten nasz region, niż powiedzmy odwiecznie no, rywalizować. Czego dzisiaj szukają pracodawcy i czego szukają pracownicy, biorąc pod uwagę pani doświadczenie i optykę z punktu widzenia OPZL-u? Ludzi do pracy. O cały czym czas ludzie jeszcze raz niezmiennie mówię. Ludzi do pracy i takiego, nazwałabym to tak ogólnie, spokoju w funkcjonowaniu, więc ta zmienność przepisów stanowienia prawa, pomysły typu KSeF, odwoływanie tego, to powoduje, że naprawdę niełatwo jest być przedsiębiorcom w tych czasach. Trzeba na bieżąco te wszystkie zmiany śledzić, wdrażać je. Najgorsze jest to, że czasami wykładnia prawa nie nadąża za wprowadzanymi przepisami, więc wydaje mi się, że taki no, większy spokój na pewno każda z branży chciałaby po prostu skupić się na prowadzeniu tego biznesu, a nie zastanawiać, czy na pewno wszystko dobrze robi, albo na pewno wszystko zostało przez danego przedsiębiorcę dopilnowane. Zdaję sobie sprawę z ogólności tego pytania, natomiast chciałbym je zadać, jak wygląda dzisiaj sytuacja z młodymi ludźmi, tymi, którzy wchodzą na rynek pracy, są tuż po studiach. Jakie oni mają wyobrażenie dzisiaj? Wiem, że nie da się tego w kilku zdaniach pewnie sformułować, ale jednak spróbujmy. Czy to są ludzie, którzy mają duże oczekiwania, może za duże, a może wręcz przeciwnie, z tymi oczekiwaniami bywa różnie? Jak to generalizując, wygląda? Bo oczywiście to wszystko zależy od konkretnego przypadku i no, jednak są ludzie, którzy no, pod to generalizowanie nie podbiegają, ale w największej mierze to jednak sprawdzają się te tendencje, że ludzie młodzi no, mają dość duże oczekiwania na pewno, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Oni nie chcą zaczynać małymi krokami od początku, od stażu. Oni uważają, że chcą być od samego początku należycie wynagradzani. Niekoniecznie zawsze idzie za tym kompetencja czy kwalifikacje, więc to dla pracodawców też stanowi pewnego rodzaju wyzwanie, jak sprostać oczekiwaniom płacowym takiej osoby.
No ale też, żeby ona była ta osoba, po prostu sprawdzała się w firmie, więc tutaj powiedzmy jest ta rozbieżność. Na pewno ludzie młodzi, to jest nawiązując do tego trendu lazy girl, no coś naprawdę w tym jest. Oni nie chcą się zażynać, mówiąc kolokwialnie, tylko oni chcą cieszyć się życiem i gdzieś tam ten balans znajdować między życiem zawodowym a życiem prywatnym. Dla pracodawcy to też jest wyzwanie, żeby jednak w jakiś sposób poukładać tą pracę, aby sprostać tym oczekiwaniom. Więc ogólnie patrząc na ten, no jednak cały czas rynek pracownika, brak wykwalifikowanej kadry w wielu przedsiębiorstwach pod różnym kątem, no to pracodawcy muszą tutaj dostosować warunki w prowadzeniu swojego biznesu, aby były zachęcające dla ludzi młodych, ale też nie tylko. Dlatego też na przykład na tej jutrzejszej konferencji będziemy mówić chociażby o employer brandingu, czyli o wizerunku firmy, o tym, jak ona jest postrzegana, gdyż jest to istotne w odbiorze chociażby ludzi młodych. Oni patrzą, czy ta firma jest okej, że ja na pewno chcę w ogóle w tej firmie pracować, więc te wszystkie benefity pozapłacowe, no to wszystko jak najbardziej się dzieje i ma zastosowanie i powiedzmy porównując te rynki pracy jakby z rynkiem wstecz sprzed kilku lat, jest on zupełnie inny. Krótko jeszcze, chociaż nie wiem, czy się da, o tym, co OPZL oferuje w kontekście stażów. Pani dotknęła tego tematu. Czy są jakieś takie bieżące oferty i w jakim obszarze, na jakiej płaszczyźnie? Staże realizowane są w ramach funduszy unijnych, więc teraz jesteśmy w tym okresie tak zwanym przejściowym pomiędzy poprzednią a bieżącą perspektywą. No bieżącą mamy rok 2024, bieżąca perspektywa to jest 2021-2027. Więc troszkę ona nam uciekła, więc jakby te staże to jest jeden z pierwszych projektów, które realizujemy jako OPZL. Są to płatne staże uczniów szkół zawodowych w firmach. Świetny projekt, w poprzedniej perspektywie właśnie sześcioletnie takie projekty zrealizowaliśmy w kilku powiatach. Teraz obecnie będzie to w powiatach nowosolskim, żarskim, żagańskim i wschowskim, czyli pracodawcy z tych terenów będą mogli otrzymać ucznia szkoły zawodowej na płatnym stażu. Więc o szczegółach na pewno będziemy niebawem informować. Sporo tych informacji, sporo tematów, których w ogóle nie dotknęliśmy, ale to może i perspektywa kolejnej rozmowy. Dokładnie. Za czas jakiś. Bardzo serdecznie dziś dziękuję za rozmowę. Joanna Zielińska, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w naszym studiu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Dziękujemy i zapraszamy jutro o stałej porze, czyli o 9:30. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9:30.